Witamy Państwa bardzo serdecznie. Jesteśmy w Józefosławiu, w Centrum Przygotowań Kadry Narodowej w Lawo. Trwa Puchar Polski, a ze mną kolejny gość, Paweł Lenkiewicz. Witam serdecznie. Witam serdecznie. OSSM SMS Białystok, drużyna, jako jedyna drużyna pierwszoligowa, która uczestniczy tutaj w tym turnieju, ale drużyna, która w zeszłym roku dzielnie walczyła i w poprzednich sezonach w Lotto Ekstralidze. Tak, niestety przypadkowo spadliśmy z tej Lotto Ekstraligi, także mam nadzieję, że jeszcze kiedyś tam wrócimy. Tutaj Puchar Polski, bardzo fajna formuła zawodów, gdzie nasza młodzież ze Szkoły Mistrzostwa Sportowego może się ogrywać z najlepszymi w Polsce. Zawsze staram się korzystać z takich okazji i tutaj był bardzo fajny turniej, bo dużo bardzo dobrych pojedynków rozegraliśmy. No właśnie, to jest, ma znaczenie, różnica między systemem rozgrywkowym mieszanym, a takim jak tutaj w Pucharze? To znaczy, ma bardzo dużą różnicę tak naprawdę. My bardziej w Białymstoku specjalizujemy się tak naprawdę w grach podwójnych. Tutaj ta formuła wymusza granie gier pojedynczych. Są dwa deble, trzy single, ale nasi zawodnicy są na tyle dobrze przygotowani, że również radzą sobie w grach pojedynczych. Puchar Polski to jest impreza następująca po Yonex Polish International, który był w Białymstoku. 32. impreza w historii, tam w historii, można powiedzieć, organizacji białostockiej. Kilka słów o tej imprezie, bo też gry podwójne i 4 z 5 finałów kategorii wygranych przez Polaków. Tak, jak najbardziej, była to ogromna impreza. Graliśmy na 3 halach, prawie 400 zawodników z 13 państw, także ogrom pracy, ciężkiej pracy, 4-dniowej na samych mistrzostwach, dużo przygotowań przed tymi mistrzostwami, bardzo dużo ludzi, bardzo dużo mamy pozytywnych komentarzy, także organizacyjnie wydaje mi się, że po raz kolejny stanęliśmy na wysokości zadania i zawiesiliśmy coraz wyżej tą poprzeczkę organizacyjną. Sportowo jak najbardziej spełnienie naszych gdzieś tam takich lekkich marzeń tak naprawdę, bo trójka naszych zawodników zdobyła 3 złote medale. Julia Stankiewicz zdobyła 2 złota w deblu kobiet i w mikście, Krzysztof Podkowiński w deblu mężczyzn, Jan Franczak w finał również w deblu męskim, Wiktoria i Weronika brąz w grach podwójnych, także tak naprawdę topowe miejsca, z czego jestem bardzo jako organizator, jako trener bardzo zadowolony. No, mieliśmy w tym roku Polish Open do lat 17, teraz mamy Polish International do lat 19, a w przyszłym roku w Białymstoku co się szykuje? Te imprezy wygraliśmy w konkursie organizacyjnym na 3 lata, także to był pierwszy rok, kiedy je organizujemy. W kolejnym roku w maju Polish Masters U17 plus festiwal w kategoriach U9, U11, U13 i U15, także myślę, że też około 300-400 zawodników. W listopadzie również powtarzamy właśnie festiwal w tych samych kategoriach wiekowych oraz turniej do lat 19, także 2 ogromne wydarzenia, do tego jeszcze klubowe mistrzostwa polskie, które robimy i 3 duże imprezy w roku. Można powiedzieć, że zresztą już wcześniej można było mówić o tym, że Białystok i Podlaskie to jest takie zagłębie badmintonowe, to prawda? No wcześniej było południe Polski, Głubczyce, a teraz Białystok? To znaczy od wielu lat wydaje mi się, że w Białymstoku, bodajże już 14 rok prowadzimy Ośrodek Szkolenia Sportowego Młodzieży. Suwałki mają bardzo mocne drużyny ligowe i bardzo dobre szkolenie również młodzieży. W Białymstoku Hubal Białystok, jeden z najlepszych klubów w Europie tak naprawdę, więc ten badminton towarzyszy nam od dawna. Ale to też jest dzięki temu, że mamy tych wspaniałych sponsorów i partnerów tak naprawdę, gdzie miasto Białystok i województwo podlaskie od wielu lat wspierały nasze organizacje naszych imprez międzynarodowych, ale również wspierają rozgrywki ligowe, klubowe. Mamy duże wsparcie, za co serdecznie też dziękuję. No to jest udział samorządu jest chyba bardzo znaczny i kluczowy, jeśli chodzi o organizację. Tutaj w Pucharze Polski Mazowsze i miasto stołeczne Warszawa, także takie zdublowanie. Co by było, gdyby nie było takich partnerów jak samorządy? To znaczy, ja sobie nie wyobrażam tak naprawdę organizacji imprez mistrzowskich bez wsparcia samorządu. No, staramy się też z jak najlepiejszej strony, by promować miasto Białystok, promować województwo podlaskie w kraju, za granicą tak naprawdę. Także bez tych partnerów wydaje mi się, że organizacja na tak wysokim poziomie nie byłaby możliwa. Także bardzo serdecznie tu dziękuję wszystkim władzom samorządowym, że od wielu lat nas wspierają i mam nadzieję, że ta współpraca będzie długotrwała. No dobrze, to teraz ostatnie pytanie na temat Pucharu Polski. Kto zdobędzie Puchar Polski w tym roku? Mam nadzieję, że Hubal Białystok. Okay. Dzięki serdecznie. Dziękuję bardzo.